Cześć, jestem Paulina i witam Cię w 29. odcinku podcastu. To już czwarta część historii o rodzinie Szarowiejskich. Planowałam, że to będzie ostatnia część tej historii, ale ten odcinek jest dość długi, dlatego będzie jeszcze jeden. W tej części nauczysz się wielu nowych słów. Na końcu odcinka analizuję te nowe słowa i frazy, żeby było Ci łatwiej zrozumieć tę historię. W poprzednim odcinku Zbigniew i Karolina szukali Danuty, kobiety, która mieszkała wcześniej w mieszkaniu Karoliny i która zostawiła tam obrazy namalowane przez wujka Zbigniewa, Franciszka. Nie znaleźli jej na uniwersytecie, ale dostali tam adres jej matki. Zbigniew był prawie pewien, że kobieta, którą planują odwiedzić, to Natasza, pierwsza żona jego ojca, która uciekła z jego wujkiem i złamała ojcu serce. Gdyby nie ta sytuacja, ojciec nie ożeniłby się z Marią i Zbigniew nigdy by się nie urodził. Matka Danuty Szarowiejskiej mieszkała 50 km na północ od Buenos Aires. Karolina i Zbigniew pojechali z uniwersytetu prosto na dworzec, kupili bilety i wsiedli do autobusu. Autobus był pełny ludzi. Była w nim rodzina z wieloma małymi dziećmi, które kłóciły się głośno, a potem śpiewały jeszcze głośniej. Były też starsze kobiety, które rozmawiały ze sobą o problemach ze zdrowiem. Było też kilku bardzo zmęczonych mężczyzn, którzy pracowali w Buenos Aires i teraz wracali do domów. Autobus był stary i jechał bardzo wolno. Zatrzymywał się na każdym przystanku. Karolina miała wrażenie, że nigdy nie dojadą na miejsce. W końcu po 2 godzinach dojechali. Wysiedli na przystanku, który był obok małego, drewnianego kościoła. Kościół stał w centrum wsi, ale dookoła było tylko kilka domów. W jednym z nich prawdopodobnie mieszkała Natasza. Karolina i Zbigniew zapukali do drzwi małego, białego domu z ogrodem. Nikt nie otwierał. Spróbowali jeszcze raz, ale bez sukcesu. Zbigniew popatrzył przez okno do środka, ale nikogo nie zobaczył. Kobiety nie było. Usiedli na schodach przed domem i czekali. Było bardzo gorąco i mieli nadzieję, że niedługo ktoś przyjdzie, bo bardzo chciało im się pić. Po 40 minutach zobaczyli starą kobietę w zielonej sukience, która powoli szła ulicą w kierunku domu. Była bardzo niska i miała długie, siwe włosy. Na ramieniu miała torbę z zakupami. Dzień dobry, powiedział do niej Zbigniew po polsku. Kobieta popatrzyła na niego i zatrzymała się. Wyglądała, jakby zobaczyła ducha. Spokojnie, spokojnie, uspokajał ją Zbigniew. Proszę się nie bać. Nazywam się Zbigniew Szarowiejski, a to jest Karolina Lopez, moja przyjaciółka. Szukaliśmy pani, bo mamy kilka pytań. Czy możemy porozmawiać? Kobieta dalej wyglądała na przestraszoną, ale po kilku sekundach uśmiechnęła się, wyjęła klucze z kieszeni sukienki i otworzyła drzwi. Zapraszam. Powiedziała również po polsku.
Mieszkanie kobiety było dość ciemne i ciasne. Prawie przy każdej ścianie stał regał z książkami. W rogu stał stary fotel, stolik, a na stoliku lampka do czytania i okulary. Było widać, że kobieta spędzała dużo czasu w tym miejscu. Proszę, niech państwo usiądą i czują się jak u siebie w domu, powiedziała gospodyni. Napiją się państwo czegoś? Kawa, herbata, woda? Tak, proszę wodę, odpowiedział Zbigniew. Karolina popatrzyła na niego niezadowolona. To znaczy dwie wody, dodał. Karolina i Zbigniew usiedli na kanapie, a po kilku minutach kobieta przyniosła im wodę i sobie kawę. Kawa pachniała tak mocno, że Zbigniew zaczął myśleć, że ta staruszka musi mieć bardzo zdrowe i mocne serce, jeśli pije taką kawę. No dobrze, to jakie mają państwo pytania? Zapytała kobieta po hiszpańsku. Zbigniew popatrzył na Karolinę zdenerwowany. Karolina uśmiechnęła się do niego, wzięła go za rękę i odpowiedziała. Czy może pani mówić po polsku? Zbigniew nie mówi po hiszpańsku, a to on ma do pani kilka pytań. Oczywiście. Jakie ma pan do mnie pytania? Powtórzyła kobieta po polsku. Odchrząknął Zbigniew. Po pierwsze, czy nazywa się pani Natasza Szarowiejska? Tak, to ja. W takim razie jest pani pierwszą żoną mojego ojca. Zgadza się. Ojciec szukał pani i wujka Franciszka przez wiele lat. Gdzie byliście? Co się z wami stało? Kobieta nie od razu odpowiedziała. Napiła się łyka kawy i przez chwilę siedziała cicho, jakby szukała w swojej głowie elementów historii swojego życia. Może miała demencję, a może dawno nie myślała o wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat. Po kilku minutach zaczęła mówić. To długa historia, ale rozumiem, że skoro przyjechaliście aż tutaj, to macie czas. Ta historia wydarzyła się tak dawno, że nie pamiętam już dobrze szczegółów. Miałam 20 lat, kiedy wyszłam za mąż za twojego ojca. Pochodziłam z konserwatywnej rodziny i bardzo cieszyłam się, że mój mąż interesuje się muzyką, sztuką. Myślałam, że po ślubie, kiedy będziemy razem mieszkać w Warszawie, będziemy chodzić na koncerty i wystawy, a potem dyskutować o tym w domu. Rzeczywistość była inna. Włodzimierz chciał mieć rodzinę i dzieci i żeby jego żona była klasyczną matką, która nie potrzebuje żadnej kulturowej stymulacji. Nie byłam szczęśliwa. Chciałam mieć dzieci, ale miałam też inne ambicje. I właśnie wtedy Franciszek wrócił z Paryża. Zamieszkał z nami i spędzaliśmy razem dużo czasu. Opowiadał mi o artystach z Francji, rozmawialiśmy o poezji i podróżach. W końcu zakochaliśmy się w sobie. Nic dziwnego, prawda? Twój ojciec zauważył, że coś było nie tak. Wysłał mnie nad morze, żebym była daleko od Franciszka. Miał nadzieję, że znajdzie Franciszkowi dobrą żonę i że on zapomni o mnie, a ja o nim. Szczerze mówiąc, miał chyba rację.
Gdyby Franciszek nie przyjechał do kurortu, pewnie zapomniałabym o nim albo zakochałabym się w innym mężczyźnie. Pamiętajcie, że byłam wtedy bardzo młoda. Kiedy Franciszek przyjechał, ja już wiedziałam, że byłam w ciąży. Kobieta przerwała na chwilę monolog, bo Zbigniew popatrzył na nią w szoku. Po chwili kontynuowała. Tak, dobrze myślisz. Byłam w ciąży z twoim ojcem, nie z Franciszkiem. Chciałam napisać do niego list i przeprosić go za wszystko. Bałam się jego reakcji, ale wiedziałam, że zawsze bardzo chciał mieć dziecko. Pakowałam się i planowałam wsiąść w pierwszy pociąg do Warszawy, kiedy Franciszek przyjechał. Miał ze sobą walizkę i obraz, na którym mnie namalował. Pokazał mi bilety na statek do Argentyny. Był bardzo podekscytowany i wesoły. Opowiadał mi o swoich znajomych, którzy mieszkali w Argentynie i wysyłali mu listy, w których opowiadali, jak cudowna jest Ameryka Południowa i jak wspaniali są tutaj ludzie. Skończyłam się pakować i wsiadłam z nim na statek. Nie powiedziałam mu o dziecku. Podróż była długa, bardzo długa. Na statku było bardzo dużo ludzi. Prawie cały czas spędzałam w naszym małym pokoju, w kajucie. Leżałam na łóżku bardzo chora, z powodu morza i z powodu ciąży. Franciszek spędzał czas z ludźmi i dobrze się bawił. Kiedy wracał w nocy wesoły, zawsze czułam od niego alkohol. Pewnej nocy wrócił bardzo chory. Był blady, miał gorączkę, biegunkę, wymiotował. Rano okazało się, że wielu ludzi, którzy byli razem z nim w barze, też zachorowało. Lekarz na statku nie wiedział, co to była za choroba. Może bakteria, może wirus, a może jakaś trucizna. 3 dni później Franciszek umarł. Jak to umarł? Zbigniew był w szoku. Nigdy nie dopłynął do Argentyny? Nie, niestety. Lekarz bał się, że jeśli ciała osób, które umarły, zostaną na statku, inni pasażerowie też zachorują. Kazał wrzucić ciała do morza. Statek płynął jeszcze przez tydzień. Przez cały czas siedziałam na łóżku w kajucie i płakałam. Od czasu do czasu młoda kobieta, która mieszkała na statku w kajucie obok naszej, przynosiła mi coś do jedzenia. Była bardzo miła. Opowiadała mi, że jej rodzice umarli i nie miała już więcej rodziny w Polsce, więc zdecydowała się pojechać do Buenos Aires, bo jej ciocia i jej mąż mieli tam księgarnię. Ja nie chciałam już mieszkać w Argentynie, ale nie miałam pieniędzy, żeby wrócić do Polski. W rzeczach Franciszka znalazłam notes z adresem jego znajomego w Buenos Aires. Zdecydowałam, że znajdę go i poproszę o pieniądze na bilet. Wysiadłam ze statku w porcie w Buenos Aires. Znalazłam autobus i pojechałam na adres z notesu. To nie było dobre miejsce. Ten mężczyzna mieszkał w bardzo biednej dzielnicy i kiedy go spotkałam, był brudny i zupełnie pijany. Nie mogłam uwierzyć, że Franciszek chciał,
żebyśmy mieszkali razem z nim. Moją ostatnią szansą była kobieta ze statku. Nie miałam jej adresu, ale wiedziałam, jak się nazywa jej rodzina i że mają księgarnię w centrum. Poszłam tam na piechotę. Kiedy w końcu doszłam na miejsce, byłam tak zmęczona i głodna, że upadłam. Na szczęście kobieta ze statku, pamiętam, że nazywała się Krystyna, poznała mnie i zaopiekowała się mną. Jej rodzina to byli bardzo otwarci, gościnni i życzliwi ludzie. W mieszkaniu nad księgarnią mieszkała jej ciotka z mężem, dorosły syn i nastoletnia córka. Opowiedziałam im, że uciekłam z Polski, ale że po śmierci Franciszka chciałam tylko zarobić pieniądze na powrót do rodziny. Pozwolili mi zostać tak długo, jak potrzebowałam. Pomagałam im w księgarni, chociaż nie było tam tak dużo pracy. Układałam książki na półkach, zamiatałam podłogę. Szybko nauczyłam się hiszpańskiego i zaczęłam pomagać klientom wybierać książki na prezent. Niektórzy z klientów przychodzili tylko raz. Kupowali jedną książkę i już nigdy nie wracali. Inni kupowali książki regularnie. Jednym z nich był profesor Mendes. Spędzał w księgarni dużo czasu i był przyjacielem właściciela. Nie rozmawiałam z nim często, ale był miłym, eleganckim i kulturalnym człowiekiem. Tym bardziej byłam zaskoczona, kiedy pewnego wieczoru znalazłam na regale z książkami historycznymi list z moim imieniem i nazwiskiem na kopercie. List był od profesora Mendesa. Pisał w nim, że lubi mój uśmiech i wie, że jestem mądrą i godną zaufania młodą kobietą. Spodobała mi się ta forma komunikacji, więc napisałam na kartce dziękuję i zostawiłam w tym samym miejscu. Od tej pory listy przychodziły prawie codziennie. Po kilku tygodniach, kiedy już wszyscy mogli zobaczyć, że jestem w ciąży i moje dziecko niedługo się urodzi, znalazłam w liście pierścionek i pytanie, czy wyjdę za niego. Teoretycznie ciągle byłam żoną twojego ojca, ale w moich dokumentach była informacja, że byłam wdową po Franciszku Szarowiejskim. Na początku nie byłam pewna, czy to dobry pomysł. Chciałam wrócić do Polski, ale w tym czasie do Argentyny doszły już informacje, że w Europie wybuchła wojna. Nawet gdybym chciała, powrót do Warszawy byłby zbyt niebezpieczny. Nie wiedziałam, czy twój ojciec żyje i co by powiedział, gdybym wróciła. Ślub z profesorem Mendesem rozwiązywał problem przyszłości mojego dziecka. Zgodziłam się i cieszyłam się, że w Argentynie dzieci mają dwa nazwiska. Jedno po ojcu i drugie po matce. Dzięki temu moja córka mogła nazywać się Szarowiejska, tak jak jej biologiczny ojciec, twój ojciec. W pokoju zrobiło się cicho. Karolina, która niczego nie rozumiała, ciągle trzymała Zbigniewa za rękę i patrzyła, jak jego twarz robiła się raz biała, raz czerwona, a potem znowu biała. Staruszka wyglądała na zmęczoną długim monologiem. I nie pomyślała pani, żeby
po wojnie napisać do mojego ojca, że ma dziecko? Wybuchnął nagle wściekły Zbigniew. Napisałam, nawet kilka razy. Nigdy nie dostawałam odpowiedzi. Kiedyś poprosiłam znajomą profesor z Uniwersytetu męża, która leciała do Polski do pracy, żeby dostarczyła kolejny list. Okazało się, że w kamienicy twojego ojca jest teraz hotel. Znajoma była bardzo pomocna, bo jakimś cudem znalazła nowy adres Włodzimierza. Dała list twojej mamie i to ona kilka miesięcy później do mnie napisała. Pisała, że twój ojciec bardzo się zdenerwował, kiedy usłyszał moją historię i że nie chce znać ani mnie, ani naszej córki. To nieprawda, powiedział ostro Zbigniew. Ojciec nigdy nie przeczytał listu od pani. Może przeczytał, a może nie. Może twoja mama nigdy mu nie dała listu. Nie wiem. Nie pisałam już później. Czy pani córka wie, że jej biologiczny ojciec żyje? Teraz już wie. Dlatego jej nie ma w Buenos Aires. Pojechała do Warszawy. Całe życie myślała to samo, co mój mąż, profesor Mendes, że jej ojcem był Franciszek Szarowiejski, który umarł na statku. Dopiero niedawno znalazła list od twojej mamy w mojej starej Biblii z Polski. Przyjechała tutaj, żeby zrobić mi awanturę. Powiedziała, że jeśli jest już za późno, żeby mogła poznać swojego ojca, to nigdy już jej nie zobaczę. Powiedziała Natasza ze smutkiem i dodała po chwili. Więc mam nadzieję, że twój ojciec jest wciąż zdrowy jak ryba. Ja również mam taką nadzieję, odpowiedział Zbigniew. To koniec tej części. Mam nadzieję, że spodobała ci się ta historia. Teraz czas na nowe słowa i frazy. Fraza numer 1. Mieć wrażenie. To znaczy czuć, wydawać się. Na przykład, kiedy szłam ulicą w nocy, miałam wrażenie, że ktoś idzie za mną. Po angielsku to jest to have an impression. 2. Czuć się jak u siebie w domu. Natasza w opowiadaniu mówi: niech państwo czują się jak u siebie w domu. Używamy tej frazy, kiedy chcemy, żeby nasi goście usiedli i czuli się komfortowo w naszym mieszkaniu. 3. Być godnym zaufania. Jeśli jesteś godny zaufania, to ludzie chętnie mówią ci o swoich problemach i sekretach. Ufają ci. Wierzą ci. Po angielsku to jest to be trustworthy. 4. Rozwiązywać problemy. Jeśli lubisz pić kawę z mlekiem, ale nie masz mleka, to masz problem. Idziesz do sklepu, kupujesz mleko i voilà, rozwiązałeś problem. Niektórzy ludzie mówią, że nie ma takich problemów, których nie można rozwiązać. Zgadzasz się z tym? 5. i ostatnia fraza. Jakimś cudem. Cud to coś bardzo pozytywnego, ale nienormalnego. Coś, czego nie możemy wyjaśnić, wytłumaczyć. Kiedy mamy jakiś poważny problem i myślimy, że nie możemy go rozwiązać, ale nagle rozwiązanie przychodzi. Możemy użyć frazy jakimś cudem. Na przykład,
Kiedy wracałam z pracy, była burza i padał śnieg. Nie jestem dobrym kierowcą, ale jakimś cudem dojechałam do domu. Albo kiedy rodzice wrócili do domu, paliłam papierosa. Byłam pewna, że poczują, ale jakimś cudem tata wszedł do mojego pokoju i nic nie zauważył. To już wszystko w tym odcinku. Teraz możesz iść na moją stronę www.polskidaily.eu/pdb029. Jeszcze raz www.polskidaily.eu/pdb029 i pobrać transkrypcję oraz ćwiczenia. Do usłyszenia.